W ostatnim filmie naprawiliśmy Waszą prawą rękę, dziś czas na lewą. Zaczniemy od przedmiotu największej dyskusji, czyli kciuk na gryfie. Tak czy nie? To zależy. W teorii kciuk powinien znajdować się naprzeciwko Waszego palca wskazującego lub palca środkowego. Jednak są sytuacje, takie jak na przykład podciągnięcia, gdzie nawet wskazane jest zawiesić kciuk na gryfie, żeby mieć tą dodatkową dźwignię, która pozwoli nam podciągnąć strunę. Przy normalnej grze technicznie nie powinno tak być. Często jest to kwestia gustu. Jest wielu świetnych gitarzystów, którzy grają z kciukiem na gryfie. Dopóki nie przeszkadza to Waszej technice i Waszemu graniu, dopuszczam. Jednak miejcie na uwadze to, że kiedy zawiesicie kciuk na gryfie, Wasz zasięg bardzo się zmniejsza. Jeżeli położycie kciuk w prawidłowej pozycji, czyli mniej więcej na środku gryfu, zauważycie naturalnie, że macie większy zasięg, a co za tym idzie, zwiększa się Wasza precyzja. Druga rzecz to same palce, czyli jak układamy je na strunach. Jeżeli kładziecie je płasko, duży błąd. Chcecie, żeby Wasze palce były jak najbardziej prostopadle do podstrunnicy. Taka pozycja zapewni Wam precyzję i nie będziecie musieli martwić się, że opuszkami palców zahaczycie o którekolwiek z pozostałych strun, nie te, którą chcecie zagrać. Idealnym ćwiczeniem na tego typu chwyt jest właśnie pająk. Odsyłam Was do mojego filmu, gdzie możecie sobie to przećwiczyć. Nie tylko pająk, ale także wszelkiego rodzaju ćwiczenia izolujące, o których film już niedługo na kanale. Kolejny błąd to tak zwane latające palce, czyli jeżeli łapiecie się na tym, że Wasze palce odskakują od podstrunnicy przy każdej zmianie, to jest coś, nad czym będziecie musieli popracować. Starajcie się trzymać palce zawsze blisko podstrunnicy. Kiedy przestajecie grać któryś dźwięk, unieście palec, ale nie za wysoko. Starajcie się kontrolować tą odległość. Na początku ćwiczcie to bardzo, bardzo powoli, aż Wasze mięśnie się przyzwyczają. Dzięki temu będziecie mogli grać szybciej i czyściej, ponieważ Wasze palce nie muszą pokonywać dodatkowego dystansu, żeby ustawić się w kolejnej pozycji. One już po prostu tam będą, tuż nad podstrunnicą, gotowe do użycia. Czas na protip. Jeżeli macie problem z akordami barowymi, jeżeli to dociśnięcie lewym palcem jest dla Was zbyt trudne, pamiętajcie, że gitara ma dwa końce. Nie musicie dociskać lewą ręką, jeżeli jeszcze jest słaba i niewyćwiczona. Możecie prawą ręką docisnąć gitarę do siebie. W ten sposób to gryf dociśnie Wam akord. Sprawdźcie. Rozważ zostawienie mi lajka, jeżeli coś z tego było dla Ciebie przydatne. W ten sposób mogę zwiększyć swoje zasięgi i trafić do większej liczby osób. Bardzo Wam dziękuję. Ćwiczcie i poprawiajcie swoją technikę. Trzymajcie się.